Szanowni Państwo, dzisiaj mieliśmy wielkie wydarzenie w Winowłodzu. Doszło do projekcji filmu w ramach programu realizowanego pod tytułem Światłoczuła Polska. Obejrzeliśmy film Miłość. W roli głównej występowała pani Julia Kijowska. I mieliśmy tam okazję również gościć główną bohaterkę, która po projekcji spotkała się z mieszkańcami, z widzami i dyskutowaliśmy o filmie, o ładunku emocji, jaki niósł ten film, o przekazie i o jej roli. Czy to była trudna, czy łatwa rola. To wydarzenie jest tak ważne, dlatego że Winowódz kiedyś był takim miastem, inaczej miejscowością kochaną przez filmowców. To tutaj kręcono filmy Czterech Pancernych, kręcono Czarne Chmury, Hrabinę Kozel i wiele innych filmów. Ja w tej chwili nie potrafię wszystkich wymienić tak z marszu, prawda, ale cieszył się popularnością. Okolice, krajobrazy nadpiliczne przyciągały filmowców. Mam nadzieję, że projekt, który dzisiaj tutaj był realizowany, film, że na stałe zagości w życiu Inowłodza, że i naszej gminy, że kolejne polskie filmy, które są wyświetlane w ramach, prezentowane w ramach Światłoczułej Polski, będą również prezentowane w Inowłodzu i w innych miejscowościach gminy Inowłódz. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej projekcji po długiej przerwie. Kiedyś przed laty istniało w Inowłodzu kino. Funkcjonowało, cieszyło się frekwencją, ale wiadomo, jak to bywa, nastąpiło pewne załamanie. Ja mam nadzieję, proszę Państwa, że ta dzisiejsza projekcja będzie zaczątkiem istnienia kina w Inowłodzu i nie tylko. Mam nadzieję, że Światłoczuła Polska, którą dzisiaj gościmy właśnie z tym filmem, panią Olę Grażyńską, kierowniczkę tego projektu, że ta współpraca będzie bliższa i pozwoli nam nie tylko w Inowłodzu, ale również w Szóstowie czy w Królowej Woli prezentować film. I mam nadzieję, że to jest początek naszej współpracy. Projekt wspaniały, proszę Państwa, prezentujemy dobre polskie filmy. Cieszymy się, że przyjechaliśmy tutaj i myślę, że będziemy wracać z dobrymi polskimi filmami i ich twórcami przede wszystkim. Dzisiaj pokażemy Miłość Sławomira Chorwickiego. Jest z nami Julia Kijowska. Bardzo proszę. Julia będzie odpowie na wszelkie Państwa pytania. Jak to się okaże. To umiejętnie wybrnie po filmie, bo myślę, że najpierw trzeba obejrzeć, aby wiedzieć, o co to. Dużo negatywów, naprawdę. Nie ma dyskusji. W końcu to rządzi się. Panie Marko! To będzie lepiej z tego. Dzisiaj pokażemy Miłość, film Sławomira Fabickiego. Jest z nami Julia Kijowska, która jest odtwórczynią głównej roli. Bardzo zdolna i młoda aktorka, więc myślę, że jeszcze będzie bardzo głośno o niej. Do Inowłodza przyjechaliśmy, bo jakiś czas temu pani Ewa z Urzędu Miasta się do nas zgłosiła. I w końcu udało się nam zorganizować, przyjechać tutaj, żeby poprowadzić trasę, że możemy, te terminy były dogodne i zjawiliśmy się z wielką chęcią. Właściwie z chęcią zjawiamy się we wszystkich miejscach, które nas zaproszą, tylko czasami trzeba ciut poczekać, bo tych miejsc jest dużo, a też mamy ograniczone możliwości czasoprzestrzenne. Zachęcamy do pytań, bo ktoś z Państwa już
o coś chciałbym się spytać Julię. Czy to o sam film ten, czy też w ogóle o pracę aktorki, pracę przy filmie? Może niekoniecznie pytanie, może po prostu podziękowanie, dlatego że grała pani na naszych emocjach. Chyba my kobiety wszystkie bardzo to odczuwałyśmy. Bardzo rozumiałyśmy pani sytuację. No i podobała nam się pani tej roli. Ale pana Dorocińskiego proszę też pozdrowić. Trochę zdaję sobie sprawę, że to w ogóle jest taki film, po którym jest trudno rozmawiać. I wiem, że też niełatwo przychodzą takie pytania, no bo właściwie o co tu pytać? Nie? Wszystko trochę jest jasne, a to, co jest niejasne, to trudno jest wyjaśnić w ogóle. Ale jeżeli macie Państwo ochotę się z czymś dzielić, nawet tak po prostu z jakimiś swoimi przeżyciami, to dla mnie to jest bardzo ciekawe. Bo muszę powiedzieć, że nie miałam wiele szans takich spotkań z publicznością. Trochę na Warszawskim Festiwalu Filmowym, ale taka publiczność festiwalowa to jest zawsze publiczność trochę inna. Trochę inaczej do filmu przygotowana i to są zawsze inne rozmowy. A to doświadczenie paru dni jeżdżenia po Polsce jest dla mnie niezwykłe. Bo właśnie opowiada, jak bardzo w tą historię wpisują się historie po prostu nas wszystkich i doświadczenia spotkania po prostu człowieka z człowiekiem. Myślę, że przeżycia to dopiero przy następnym filmie będziemy się tak otwierać, ale w ogóle tak od strony technicznej. Nie była pani przecież w ciąży w tym momencie? Nie, nie byłam w ciąży. To jest rzeczywiście fantastyczna charakteryzacja, myślę. W polskim kinie, zrobiona przez Agnieszkę Hodowaną, która się wiązała zresztą z pewnymi wysiłkiem i wyrzeczeniami, bo potrzeba było do tego zrobić odlew bardzo dokładny całego mojego ciała, od szyi do kolon, 10 kg gipsu, odlew silikonowy i na tym został wyrzeźbiony specjalny brzuch. Wyrzeźbiony przez charakteryzatorkę. Rzeczywiście brzuch, który odpowiadał dokładnie mojej, tak, mojej fizjonomii. I potem ten brzuch, nie do każdej sceny, ale do tych scen, które rzeczywiście bardziej eksploatowały ciało, w których był on widoczny, musieliśmy przyklejać, on był dosyć ciężki. Trzeba było go tak kleić i charakteryzować tych miejscach, gdzie on się łączył z ciałem, żeby tych łączeń nie było widać i potem charakteryzować tak, żeby miał odpowiedni kolor skóry. To jest bardzo długa i taka precyzyjna praca, bo to trzeba wszystkie tam żyłki, zaczerwienienia, to trzeba robić specjalnymi takimi farbami do ciała, które są oparte na spirytusie, żeby też nie zmywała ich woda. No to jest kilka ładnych godzin charakteryzacji rzeczywiście. Dlatego chyba nie starczyło czasami czasu na... No to ładnie do pani opisała. Emocje, naprawdę. Narodzin i śmierć robi wrażenie. I świetnie pani zagrała. Tak. Chciałam się zapytać o najmłodszą aktoreczkę, tą dziewczyneczkę. A, o tą dziewczynę. Ktoś z rodziny? Nie. Chociaż ich było w ogóle kilka, parę tych dziewczynek, one tam są napisane w napisach chyba. Musiało być parę, dlatego że nigdy nie było wiadomo, czy dziecko oczywiście nie zachoruje, albo czy się coś nie wydarzy. Ale mieliśmy taką jedną swoją ulubioną, Joasię. To ona wystąpiła w tej ostatniej scenie chrztu i tak pięknie zaimprowizowała, bo to nie była zaplanowana sytuacja. Ona się rzeczywiście spontanicznie zupełnie uśmiechnęła. I to była dziewczynka cudowna, bo ona po prostu cały czas spała. I właściwie właśnie spała i się uśmiechała. I to było duże ułatwienie, chociaż też bywało komplikacją w scenach, w których powinna była płakać i krzyczeć, a ona dalej spała i nie było siły po prostu na nią, żeby ją obudzić.
Była też inna dziewczynka, która na przykład usypiała tylko przy dźwięku suszarki do włosów i musieliśmy na planie, była zawsze, jak była ta dziewczynka, to jedna tam z pań odpowiedzialna za kostiumy miała suszarkę do włosów i tuż przed ujęciem, jak już wszyscy byli gotowi, kamera na ramieniu i duże skupienie, a dziewczynka miała spać, to trzeba było jeszcze przy niej stanąć z suszarką do włosów, żeby ją uśpić. No takie dodatkowe atrakcje. Praca z dziećmi bywa uciążliwa, tak? Jest pani młodą osobą. Czy może pani się pochwalić jeszcze swoimi pracami, czy gdzie pani zagrała? No, z takich filmów, które mogliście państwo widzieć, bo miały już swoją premierę i były w kinie, to chyba parę lat temu była premiera filmu Jana Jakuba Kolskiego, Wenecja. O, potem... Matko, kogo pani to oglądałam? No, widzi pani. To magia transformacji. Teraz szukam. Ostatni film Agnieszki Holland, W ciemności. No też oglądałam. Przepraszam. To tylko komplement dla mnie, widzi pani. Czasem jest trochę czasu na to. No w ciemności, w kanale było ciemno. Dobrze, jestem rozgrzeczona. Państwo miastem jesteśmy po prostu tak zachwyceni. Teraz jeszcze pozwoliliśmy sobie w trakcie projekcji, ponieważ już my film bardzo dobrze znamy. Pozwoliliśmy sobie zostawić was sam na sam z filmem, a my jeszcze przejechaliśmy się kawałek tu w poszukiwaniu miodu, chociaż nie jest to jeszcze czas na miód, ale myśleliśmy, że może znajdziemy jakiś jeszcze zeszłoroczny, a przedtem byliśmy tutaj w tym pięknym kościele. Nie, no w ogóle, no pięknie, no muszę powiedzieć, że w ogóle dla mnie doświadczenie tego podróżowania po Polsce jest niezwykłe i w ogóle zawstydzające. Ja jestem warszawianką i odkrywam, jak niewiele mam okazji do tego, żeby pojeździć po Polsce i żeby poodwiedzać takie miejsca. No jest pięknie. Wszystkie najlepsze wspomnienia. To światło, to słońce. Teraz dopiero co rozmawialiśmy, że jak wracaliśmy tutaj, to że czujemy się właściwie, jakby się kończyły wakacje i miał zaczynać rok szkolny, bo było takie światło sierpniowe w ogóle, jakieś takie gasnące, piękny zachód słońca, te lasy wasze tu wszędzie dookoła, no rzeka. Cudownie. Dla mnie daleko od Warszawy, tylko godzina. Prawda? To jest niesamowite, to jest tylko godzina drogi, a wie pan, to naprawdę jakby się pół świata przyjechało. Nawet wewnętrznie, jakby się po prostu na drugą stronę kuli ziemskiej. Ja decyzja o tym, że będę uprawiała ten zawód, to pewnie nie była dla mnie taka oczywista, bo kończyłam szkołę muzyczną, więc raczej szykowałam się do Akademii Muzycznej na Wydział Skrzypiec, ale widocznie los tak chciał i potwierdzają to moje ostatnie spotkania ze wspaniałymi ludźmi i moimi przyjaciółmi i artystami. A do między innymi ze Sławkiem Fabickim, do którego filmu dostałam się taką chyba dosyć konwencjonalną drogą. Byłam zaproszona na zdjęcia próbne i przeszłam po prostu kilka etapów tych zdjęć próbnych. Najpierw sama, potem już z Marcinem Dorocińskim, o którym wcześniej było wiadomo, że będzie grał tę rolę. Mam nadzieję, że będę miała szansę jeszcze ze Sławkiem Fabickim pracować. Nie mam takich rankingów, to zresztą trudna jest kategoria. Najmilej wspominać. To wszystko są po prostu bardzo ważne dla mnie przeżycia i doświadczenia. Każdy jest spotkaniem z innym człowiekiem, które mnie zmienia. No. Ale za każdym razem wydaje mi się, że już ciekawszej przygody nie może być, a potem spotyka mnie jakaś kolejna i to jest fantastyczne. No.
nawet tych moich ról niewiele osób kojarzy, bo rzeczywiście staram się trochę w nich zmieniać. I dla mnie jest dosyć ważne i też mi bardzo pomaga, jak mogę się zmienić też zewnętrznie. Więc nie jest tak, że ludzie mnie rozpoznają. Zresztą myślę, że dosyć jednak hermetyczne i ciągle jeszcze są te rzeczy, które robię. I taki projekt jak Polska Światło Czuła trochę pomaga docierać się z takimi filmami w mniej oczywiste miejsca, no więc mam nadzieję, że będzie też pomagał, żeby więcej osób po prostu te filmy zobaczyło. Ale popularność jakoś mi na razie nie doskwiera. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi tomaszowskiej i zapraszam na film Miłość Sławomira Fabickiego. Dziękuję. Tak będzie można panią być w najbliższym czasie jeszcze na ekranie dużym zobaczyć. Kończymy film nowy Wojtka Smarzowskiego, Anioł. To jest taki tytuł na razie, na podstawie powieści Jerzego Pilcha, Pod mocnym aniołem. Zaczęłam też i jestem teraz w trakcie zdjęć do nowego filmu, to debiut fabularny Marcina Koszałki. To reżyser znany pewnie bardziej z dokumentów do tej pory. Myślę, że najwcześniej w takim filmie szkockiego reżysera Lee McIntosh-Jonesa, który zakochał się, jak już paru pewnie przed nim, w Śląsku i postanowił tam zrobić swój też debiutancki film. Taką historię, która będzie miała tytuł Matka. I myślę, że ten film będzie pewnie we wrześniu, może w kinach. Na dzisiejszy seans dopisała nam publiczność, nie tylko z Inowłodza, ale z innych miejscowości, ponieważ zorganizowaliśmy również transport, dowóz na projekcję. Duże było zainteresowanie, co bardzo mnie cieszy, że sala była pełna. Muszę przyznać, że film zrobił na mnie ogromne wrażenie. To duży przekaz emocji, przeżyć od narodzin po śmierć, miłość, rozstanie. Naprawdę film robiący wrażenie i ja wszystkim polecam, aby mogli taki film zobaczyć. Dobre polskie kino. Jestem przekonany, że Inowłódz zostanie ponownie i nasza gmina ponownie odkryta przez filmowców. Zawsze wypoczywała również łódzka filmówka. Do tej pory mają swój ośrodek, co prawda nieczynny, ale liczymy na to, że z powrotem te kolory, te pejzaże. Polska Światło Czuła jest to projekt, który ma na celu dotarcie z nowymi, dobrymi polskimi filmami do tych miejsc, gdzie filmów nie ma, a też, co najważniejsze, poza obrazami przywozimy ze sobą twórców. Myślę, że to jest bezcenne, to, że mają Państwo szansę porozmawiać z osobą, która pracowała przy filmie, o tym, jak się pracowało, co dla nich znaczy ten film i na czym też polega praca filmowca. Reżyserowi przekazać? Wszystko przeważa reżyserowi. Do Rocińskiego. Tak, i Marcina Rocińskiego też serdecznie od pani szczególnie pozdrowienia. Dziękuję.